Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to są Pogromcy Mitów. Dzisiaj przeprowadzimy kilka ekstremalnych testów o tematyce Batmana. W rolach głównych dzisiaj będą jego zabawki, chwytak i batarang. Zanim jednak wystartujemy, to oto zwycięzcy konkursu na pakiety Mroczne Odbicia. Pod tym odcinkiem organizujemy kolejny mega konkurs. Tym razem do wygrania są aż 3 pakiety Batmana, które zawierają 2 style Batmana, jego lotnie oraz zbierak. Ze wszystkich pakietów w grze to jest zdecydowanie mój ulubiony i bardzo się cieszę, że mam szansę wam go rozdać. Aby wziąć udział, wystarczy w tym momencie zostawić łapkę w górę, komentarz z waszym nickiem w grze oraz suba na moim kanale i na kanale Holma. Link do jego kanału macie w opisie. Dobra, gotowi? No to lecimy z pierwszym mitem, a raczej porównaniem. Jak daleko strzela chwytek w porównaniu do przysysaka? Ernest! Dodali Batmana do gry! Przepraszam, moje. Chciałem. Ej! No dobra, za karę. Słuchaj, sprawdzimy teraz, bo mam tutaj starego przysysaka i mam... O, ty też masz. No, ja mam ten nowy. Kto strzela dalej i na jaką odległość? Co ty na to? No, sprawdźmy to. Dobra, to może ja strzelę szajsem. No, mój chwytak jest o wiele lepszy od twojego, to już wiem. Tak, z doświadczenia. Tak. No, wielki Batman. Tutaj są 4 kratki odległości od tej ściany pierwszej. Tutaj już powinno dosięgać nawet twoje tutaj. O, twój szmelc. No i mój na pewno dosięga. I się włączy od razu. Działa. Okej. Okay. Mój też działa. W takim razie 5 kratek. Mój nadal dosięga. Mój też na pewno dosięga. Okej. Ja też poczekam na ciebie. A taki jesteś, że nawet nie będziesz sprawdzał. Mój szmelc dalej działa, zobacz. Dalej działa. 6 kratek, ale kozak ten szmelc jest. No i teraz Ernest. Mogę sobie go co najwyżej wsadzić. No. Wiadomo gdzie. Już nie sięga. To już za dużo, mój to sięga. Niestety. Okej, okay, twój dalej. Dobra, okay, zobaczmy sobie, ile sięga. Leć na start. Mhm. Okej, okay, tutaj sięga jeszcze. To jest 7. To niż może. I zaraz telefonik będzie sięgał. Sięga? No, sięga, dalej sięga. What? O, już nie, już nie. No jakie, ale szajs, tylko 14, tylko połowę mapy możesz w tym przelecieć. Ale postaw ściankę, możesz? Dobra. Chyba 13, czy 14. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, a dwa, na trzy, na 14. Okej, to uwaga. Juhu! Ale to leciało godzinę w ogóle. No. Patrz jak, ten, jak ta sprężyna leci, zobacz. Teraz zobaczymy, czy da się zrobić Rocket Ride na batarangu. Jeśli to oglądacie podczas premiery, to koniecznie piszcie na czacie, jak wy uważacie, co się stanie. Au! Dzień dobry. Znowu nie rzucasz tutaj. Teraz musimy zrobić Rocket Ride na takim batarangu. No bo właśnie rzuciłem i chciałem, żebyś podskoczył. Ale... no ja tak... nie, bo tu nawet wstępu nie było. Dobra. Zobaczymy sobie, czy możemy zrobić Rocket Ride na batarangu, jak myślisz, Holm, da się, czy nie. Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że nam to wyjdzie szybko, bo znowu zaczniemy trzodę, która będzie trwała pół godziny. Dobra, ja myślę, że się da, wiesz? Dobra. Znaczy, mam takie przeczucie, że się da. I mam nadzieję, że się da. Ja nienawidzę Rocket Ride'ów robić. Dobra, tak stanę na krawędzi. I chyba wiesz, jak to się robi, bo ja nie wiem. Ale tak widziałem, że ktoś robił tak z rakietami. O kurde! O kurde, jest! Za pierwszym razem, ale cię zgarnąłem. Poleciałem poza mapę. Ale cię jaja. Ale to było zlogowane jakieś, wiesz, teraz ty tam stań. Dobra. Stań sobie na drzwiach. No to fajnie wyglądało, tak cię wysłałem w ogóle w inny świat. U mnie to było takie zlagowane strasznie. A masz wszystkie, bo mnie zaraz wywali za mapę. Bierz cały mój ekwipunek. Dobra, uwaga, uwaga. No. Jest! Nie, nie poleciałem, stoję. What? U mnie poleciałeś tak na sekundkę. What? Taki zlagowany. Ja wróciłem. na tej lanie. Dobra, uwaga, rzucam. No co jest? Znowu poleciałeś tak na sekundkę. Jest? No, what? Jaki to jest... Jestem jak bumerang, a nie batarang. Lecę i wracam. No co jest? A weź ty jeszcze raz, zobaczymy, czy to nie... No u mnie lecisz cały czas. Ile? O! Nie. Nie. What the hell? O, jest! Jest, poleciałem. Jest, teraz tak fajnie lecę, nie zlagowanie. No i nie wyskoczyłem na czas. Okay, jeszcze raz, masz jakieś batarangi? Zbieram właśnie, a niektóre wybuchają. To są twoje.
więc dużo nie pozbieram. Bo tych autek spadłem poza mapę. Dobra, tu skrzynki mam. Dobra, Hon, wstawaj tutaj, jeszcze raz. Wstaję. I poczekaj. Masz jeszcze tutaj troszkę. Mhm. No. Jest! Nice! Poleciałeś. O, i to co zatańczyłem. A spróbujmy zrobić takiego Bataranga Rajda. Spróbujmy zrobić Bat Rajda takiego, wiesz, jakby bez drzwi. Dobra? Bez drzwi. Co ty na to? Pewnie, że tak. Już tam byliśmy, no to tutaj wyrzuciłem już. Zrobimy sobie zadanie. Tak, mamy sobie czas. No i co ty mnie we mnie rzucasz? Kurde, no. Dobra, da się. Kurde. Da się, tylko na przykład. Cholera. Następny mit na dzisiaj brzmi: co się stanie, gdy dwa batarangi zderzą się w locie? Jak uważacie, przelecą przez siebie, czy się do siebie przyczepią w locie? Skoro już tak rzucamy tymi batarangami, to sprawdźmy, co się stanie, gdy się one po prostu ze sobą zderzą. Mhm. Ja myślę, że... Ja myślę, że przelecą przez siebie, a ty? Ja myślę, że zmienię drużynę i wtedy dowiemy się dopiero, co się stanie. Dobra, to no. gdzie rzucamy? O nie, środek bo okienka. Tu jest namierzanie. Ale to może pomóc. Dobra, to w głowę. Co nie? W głowę, dobra, no. Idealnie w głowę. Aha. I na ry. To no. 3, 4. Zderzyły się! Wow! Jak to fajnie wygląda! Bo to wybuchnie zaraz. Nie zbliżaj się. Odejdź młody, bo to wybuchnie. Czekaj, bo cię ugryzie tutaj. O cholera. Jak się stykły to samo. Ale jaja. Super. O, no widzisz, bardzo tak. Fajne. Warto było zmienić drużynkę. O, już nie mogę. No taki też się na amen. On już na amen tam najlepsi przyjaciele. No i dupły. Już kolejny mit na dzisiaj to: czy da się zestrzelić bataranga w locie? Do tego mitu zaprosiliśmy jednego z naszych widzów. Jest z nami Gabson. Siema. O, dzień dobry. Co teraz sprawdzamy, Gabsonie? Teraz sprawdzamy, czy da się zestrzelić batarang i według mnie da się. A według ciebie? Ja myślę, że się da, no. Na pewno da się, kiedy wyląduje już. Wtedy na pewno się da, ale nie jestem pewien, czy da się w locie. A ty, Hom, jak uważasz? Hom? Co? Jak uważasz, da się, no, czy nie? No, nic sobie, daj gadaj, nic, no, zapomniałeś w ogóle, że ja tu jestem chyba. Nie, nieprawda, ja nie czekałem na... Dobra, proszę, sprawdzamy. No, jedziu. No to Hom rzuca. Hom, jest przeciwnej? Czekaj, da się odsunę. O. Tak, jestem przeciwnej. Siup. Oj. Aj. Nie udało się. To też się nie udało. No, rzucaj. No ale to jak, gdzie mam rzucać? Jesteś się po dwóch stronach. No, to pomiędzy. Nie ma szans, żeby się tak trafili. No, oczywiście. O, chyba się nie da. Czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Ale was robię. O, ty skórku, czy synie. No nie da się, nie da się, jesteś zniszczalny. W lodzie. Bo teraz na pewno trafiłem, chociaż raz. No i tu wystarczy jeden strzał. A kiedy lecą, to nic nie daje rady, niestety. Gabson, chcesz może kogoś pozdrowić? Pozdrawiam Ernesta, Holma. Nawzajem. Pora na już kolejny mit, który brzmi: czy batarang przyczepia się do bańki? Dobra, Hom, teraz sobie tak szybciutko zobaczymy, czy batarangi przyczepiają się do bańki. Ja myślę, że proszę. Tak. Ty pewnie powinny. Wiesz. Mhm. Nie powinny przylatywać. I nie przylatują. Nie się przyczepiły. A jak co jak wrzut. Ta bańka zniknie? Czekaj. Wrzut nabili. Będą wisieć w powietrzu, jestem pewien. Mhm. Zostaw tą bańkę. O, o, zostaw już. O, spadły. O, spadły. Nice. Chodźmy może na główną wyspę i sprawdźmy, co się stanie, gdy wrzucimy bataranga do punktu zerowego. Przekonamy się, czy batarang przyczepi się do punktu zerowego, czy przyleci dalej. Już się naklikałeś tam? Tak. No to jak naklikałeś, to no, trzeba sprawdzić, czy da się wrzucić do punktu zerowego i co się stanie z tym. O, dobra. No. No rzucajmy. Dobra, leci. I uwaga, przyczepiło się. Słyszałeś to? Przyczepiło się. Słyszałem dźwięk, ale nie widzę, bo tam świeci bardzo jasno.
I teraz sobie zobaczymy. Naprawdę się przyczepia? Tak, czy to działa jak trap? No, nie doleciałem. Jestem ciekawy, czy tak da się... Tak, pika, pika, pika. Okej, to patrz, okej. Tak, wybucha! O kurde! To można oblepić całe to, żeby ktoś skoczył. Tak, zobacz, to się przyczepia do tych, tych fragmentów. O kurde! Do tej powierzchni dziwnej. Aha. Rzeczywiście jest. Czyli tak da się slapować kogoś, o, lol. Wypaliłem niechcący. Ta, wskakuje i bije normalnie mnie to. To twoje, oczywiście. Ale jaja. Można trapa zrobić z tego, fajne. Tak, tak. Okej, okay, a teraz sobie zobaczymy, czy da się chwytakiem przyczepić do punktu zerowego. Chyba tak, skoro tak, jakby tak, to reaguje, też, to... Też myślę, że się da. I... Da się. Ja nie mogę. O, da się, dobra. Da się, da się. Jak już jesteśmy na głównej wyspie, to sprawdźmy, co się stanie, gdy użyjemy chwytaka lub rzucimy batarangiem w Kevina. Holm! Co znowu się drzesz przy tym Kevinie? No, szukam ciebie, gdzie ty jesteś? No ja latam obok niego, jest dobry. Dobra, zobaczymy sobie, czy da się przyczepić bataranga do Kevina. Zobaczymy, czy się odbije. Znaczy nie odbije się pewnie, bo ten Kevin jest taki, wiecie, lamusiarski, że tak powiem. Albo się wbije, albo poleci do góry po prostu, ten batarang. Tak, ten wirem. I ja myślę, że nie poleci wirem, a ty? Ja trzymam kciuki, że poleci. No to raczej, rzucamy. Nie, raczej nie, ale mam nadzieję. To na ry. No. W Kevina. No. O. I? Przyczepił się i wirem tak. Nie poleciał, okej. Okay. Tak. No, a ten Kevin batarangi to jest są odporne na wir. No bo to są batarangi. Kevin to jest jakiś jest. Okej, okay, a chwytakiem, czy się da przyczepić? No jasne, że się da. What? Mhm. Przyczepiłeś się normalnie? Czekaj, wyląduję na drzewie. Mogę, mogę. A patrz na mnie, jestem na tym drzewie, co ty byłeś? Zasysa, tobie dosłownie zasało. Tak. Okej, okay, czyli niby się da, ale czasami się nie da, tak? Nie wiem, dziwne. Niby tak, ale nie. No. Tak, nie. Dobra, teraz sobie zobaczymy to samo, tylko na zwykłym Kevinie. Takim, co już odbija rakiety i tak dalej. To uwaga, rzucamy. I... Też no się nie, przyczepia. No też nie działa, no. Chwytak działa normalnie. Takie Keviny to są naprawdę jakieś... No ale tu chwytak działa, chociaż to jest nic. No... Na koniec tego odcinka sprawdzimy, czy da się przyczepić chwytakiem do rakiety lub do bataranga. Ale weź ty się tam uspokój już. No już jestem sprawdzić. Spokojny. O, dobra, proszę się przyczepić do rakiety, bo będziemy sprawdzać, czy możesz się przyczepić. A myślisz, że się da, czy nie? Myślę, że tak. Ja myślę, że nie. No to strzelaj. No, zawsze musisz mi na złość zrobić. No strzelaj, dobra, strzelaj. Strzelam. Jeszcze raz. Chyba nie. Jeszcze raz. Nie. Nie ma szans, niestety. Okay. Kompletnie ignoruję tą rakietę. No, jak się czujesz z tym, że miałeś rację? O, już? O, sam poleciałeś, o kurde, też poleciałem. Okej, Holm, teraz sobie zobaczymy, czy chwytak działa na batarangi. Jak myślisz, da się czy nie przyczepić chwytakiem do bataranga? No nie, raczej nie. No ja też uważam, że nie. Nie uważam, dobra, że tak. No okej, okay. No to rzucaj. Ale ty śipski jesteś. Tu mamy kilka takich testów. Uuu, nie idziu. Jednak tutaj nie poszło zgodnie z planem. Coś chyba nie tak. Leciało u mnie. Dobra, jeszcze raz. Chyba nie masz szans, wiesz? Jeszcze raz. Nie, przelatuję. A zwykły przysysak? Czekaj, zobaczmy sobie, zwykły. Nope. A ty nie możesz R schodzić jak jakiś, nie wiem. Ja muszę rzucić dobre miejsce. Ciągle nie ma. Robisz. No specjalnie robię. Nie da się. Żeby mi utrudnić. O, mądry. A, dobra. To było dziwne. Bila na narożnik. Ile można?